is what the starting grid looks like for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position. And Lewis Hamilton completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Vettel, Ricciardo, Esteban Ocon, and Perez, Raikkonen, and a Red Bull, Grosjean, and Fernando Alonso, Hülkenberg, Sainz, Daniel Kvyat, and Magnussen, Palmer, Van Dorn, Lance Stroll, and Pascal Wehrlein, Ericsson, and Felipe Massa completes the grid. Right, let's be patient going into turn one. We want to be in a good position for the rest of the race. Good luck. Halo, halo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z F1 2017, kariera, sezon trzeci i ten wielki, stojący, obcięty penis z przodu powinien wskazać wam na to, że jesteśmy w Baku. Tak jest, kolejny wyścig i dzisiaj mamy w sumie trochę tematów do obgadania, aczkolwiek od razu na wstępie muszę wam powiedzieć, że wróciłem ze szpitala, nie jestem jeszcze w dobrej kondycji. Postaram się pojechać jak najlepiej, ale już po kwalach widzę, że może być problem z tempem wyścigowym i ogólnie z tempem, jakimkolwiek tempem. No, jestem trochę wolniejszy, nawet z Force India przegrałem. Przede wszystkim nie złożyłem w sumie ani jednego takiego, wiecie, perfekcyjnego okrążenia. Ale zobaczymy, jak to tutaj pójdzie. Są upgrade'y w drodze, będą na Grand Prix Austrii, wtedy wam pokażę, co tam zostało zainstalowane, o ile zostanie zainstalowane. No, a my dzisiaj zobaczmy zresztą strategię. Okej, tutaj nie będę nic zmieniać, mogę ewentualnie trochę mniej paliwa sobie nalać. Tutaj przejeżdżamy ile okrążeń? 13 kółek tylko. To sobie zalejemy tyle. Trzeba oszczędnie z paliwem, bo teraz drożeje bardzo mocno. I wobec tego ruszamy na okrążenie formujące. No i proszę, już widzę Raikkonena z dość interesującą strategią. Wydaje mi się, że to zła strategia, ponieważ no starcie będzie wolniejsze i powinniśmy go tutaj łyknąć. Ale naszym celem będzie też łyknięcie Force India w tym wyścigu, co może nie być łatwe, tym bardziej, że to jest tor mocno pod prędkość nastawiony z nudnymi, jak kurde, nie wiem, płynąca woda w rzece zakrętami. O, taką sobie tutaj... Takie porównanie znalazłem, proszę bardzo. Tak sobie to dzisiaj wymyśliłem. A my dzisiaj oczywiście pogadamy o zapowiedzi F1 2018, pogadamy o testach, w których brał udział Robert Kubica, nasz Polak rodak, no i oczywiście jakiś tam komentarz z mojej strony na temat wyścigu Grand Prix Hiszpanii. Oglądałem go troszeczkę w spartańskich warunkach, ale coś tam z niego wyniosłem. Nie? No ale na wstępie powiem wam tak, teraz myślę, no, przez moment może być troszeczkę mniej filmów, bo starałem się utrzymywać taką tendencję, że tych filmów wrzucałem po prostu bardzo dużo i w zasadzie raz dziennie coś się pojawiało. Teraz może być lekki zastój, przestój, ale po prostu miałem teraz dużo wizyt w szpitalu i badań, i miałem enterografię i enterografię kapsułkową, także no nie ma lekko i oczywiście do tych badań musiałem się przygotowywać, więc powiedzmy, że skończyły mi się zapasy filmów, o w ten sposób, bo ja zawsze nagrywam troszeczkę do przodu, teraz mi się te zapasy filmów skończyły, pokończyły, dlatego mogą się zdarzyć po prostu dni bez filmów i raczej przez moment te filmy będą się pojawiać, no powiedzmy co dwa dni, ale teraz będę mieć chwilę spokoju od tego wszystkiego, mam nadzieję, i zdrowotnie też myślę, że to się wszystko wyprostuje, naprostuje i powinienem znowu sporo czasu spędzić na nagrywaniu, czy też na streamowaniu, bo streamowanie też ostatnio bardzo nieregularne, ale teraz już powinno być lepiej. Tak przynajmniej, taką mam przynajmniej nadzieję. A ogólnie to badanie enterografią kapsułkową, fajna rzecz. Tak jak ktoś ogląda Doktora House'a, to powinien kojarzyć ten motyw z połykaniem kapsułki, tabletki, jak zwał, tak zwał, w środku jest kamera i to tak fajnie się błyska i pizga zdjęcia, jak się ją połknie. 70 tysięcy zdjęć bodajże i to lekarz musi przejrzeć, także jakbyście kiedyś mieli takie badanie, to generalnie jest ok. Tylko minus jest taki, że jak już tabletkę połkniecie, to raczej nie powinniście ani siadać, ani leżeć, tylko sobie spacerować, więc trochę sobie połazicie. Ale to badanie jest moim zdaniem zdecydowanie nieinwazyjne, jak to niektóre. Dobrze, ale teraz chwila skupienia na wyścigu naszym. Postaram się wyprzedzić chociaż Kimaza w pierwszym zakręcie. Może się to uda, może nie.
Oby się udało. Długo trzymał. Widzę, że Perez nie wystartował najlepiej. Na pewno Kimi tutaj wystartował nie najgorzej, ale my się tutaj wciśniemy po wewnętrznej, drobny kontakt. Zostawiamy oczywiście tonę miejsca, furę miejsca i być może uda się jedną Force India chociaż tutaj smyrnąć. Oj, kontakt! Kontakt jak między Force Indiami w Baku zeszłego roku. Nie zostawiłem tutaj za bardzo. Patrzcie, co się dzieje. Te Force India są po prostu niemożliwe. One mają taką prędkość tutaj w Baku, że to się w pale nie mieści. Aż byłem w szoku, że Ricardo dał radę tutaj wyszarpać czwarte pole startowe. I zobaczymy, jak sobie teraz poradzi z jadącym z tyłu Oconem. Ok, okrążenie pierwsze na 13. My zyskaliśmy dwie pozycje. Jesteśmy na całkiem dobrej, wyjściowej pozycji do ataku na Ocona, bo w tej krętej sekcji, szczególnie właśnie drugi sektor, tutaj jesteśmy całkiem dobrzy. Nasz samochód się nieźle spisuje. Aczkolwiek ja raczej tutaj, w sumie odstawiłem trochę Pereza, no to zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ale dobra, bo słuchajcie, no ważna informacja, F1 2018 w końcu oficjalnie zapowiedziane, pokazana została okładka oraz no data premiery ujawniona. Wypada ona na weekend wyścigów, o Boże, Spa-Francorchamps, czyli Grand Prix Belgii, chyba w piątek wypada premiera, 24 sierpień. Czyli tak naprawdę nieodległa data. No i poza tym, że pokazane zostało logo i okładka, za wiele nie wiadomo, nie ma żadnych gameplayów, żadnych trailerów takich, wiecie, porządnych. Także to wszystko pozostaje w sferze domysłów. Tymczasem ja jestem atakowany przez Pereza, ale się bronię. No i takim motywem przewodnim, takim hasłem, głównym hasłem nowej odsłony F1 jest Make Headlines, czyli najprawdopodobniej wrócą wywiady, a być może zostaną one jeszcze bardziej rozbudowane względem poprzednich odsłon. Na to liczę, słuchajcie, że Codemasters posłuchało i być może faktycznie będziemy mieli tak, że te wywiady wrócą w takiej formie, jaką znaliśmy wcześniej, poznaliśmy wcześniej przy okazji poprzednich odsłon, a może Codemasters czymś nas jeszcze zaskoczy. Crofty, który oczywiście jest zaangażowany, wiecie, komentator, jest zaangażowany w produkcję. Codemasters oczywiście pokusiło się o zaproszenie go. Mówił, także wspominał w swoim wpisie na Twitterze, że możemy zostać gwiazdami tej Formuły 1, więc podejrzewam, bo nie wydaje mi się, żeby Crofty przeczytał każde istniejące imię w spisie imion na świecie. To jest niemożliwe, ale być może powrócą te takie ksywki, które mieliśmy w gridzie chociażby. Ja pamiętam w swoim pierwszym Race Driver Grid używałem ksywki Nitro, tak się do mnie zwracał cały czas mój inżynier, taką miałem ksywę, więc podejrzewam, że to będzie na takiej zasadzie, że wybierzemy sobie jakąś ksywkę, która będzie się pojawiała być może też na łamach jakichś gazet, albo tak będą do nas się zwracać wszyscy w padoku. No zobaczymy, myślę, że to byłby fajny deal. No ale o F1 2018 wiadomo niewiele więcej. Na pewno pojawiła się informacja, że samochody klasyczne nie zostaną wykastrowane, co mnie bardzo cieszy, bo Codemasters lubiło na przykład wprowadzić coś, a później to usunąć rok później. Tym razem tego nie uświadczymy i bardzo dobrze. Mało tego, to ta cała lista samochodów klasycznych ma zostać poszerzona i być może jest też szansa na to, że trasy również zostaną poszerzone, czyli ma być konkretniej w tym F1 2018. I to jest plus, ale nadal nie wiadomo, jak ta gra będzie wyglądać, czy coś się tutaj w grafice zmieni, czy ta kariera będzie jakoś jeszcze bardziej rozbudowana, czy tylko na przykład ograniczą się do wywiadów. O, to jest świetna wiadomość. Także no, dużo jest jeszcze niewiadomych. Tak mówiłem wcześniej, to można tylko snuć domysły, co tam jeszcze Codemasters przygotowało, ale pewnym jest w zasadzie, że powrócą wywiady takie, które zapamiętaliśmy, choć być może też w zmienionej formie. Fajnie było, gdyby to było troszeczkę takie, wiecie, bardziej rozwinięte. No i więcej samochodów klasycznych. Także to są potwierdzone informacje. I Codemasters zazwyczaj
jakby tym swoim takim jakby hasłem buduje ten cały hype wokół gry i widzimy tutaj już od razu na sam początek po zapowiedzi, że będą się skupiali właśnie na tej otoczce wokół kariery. Więc myślę, że to jest spoko, spoko sprawa. Pozostaje tylko pytanie, czy coś się zmieni w infrastrukturze sieciowej, czy się coś zmieni w grafice, czy wszystko zostanie tak jak było. Tymczasem ja będę chyba tracił pozycję na rzecz Kimiego Raikkonena niestety. Nie wiem, czy dam radę mu tutaj zadive bombować. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, ale może być ciężko z kim tu powalczyć, chociaż wciśniemy mu się. Zostawiłem miejsce? Niestety zahaczył nas. Wydaje mi się, że była odpowiednia ilość miejsca zostawiona. Okej. No, w teorii powinienem tutaj zakończyć odcinek. Zobaczmy tego. Było chyba miejsca na dwa bolidy. Zróbmy z tego dogłębną analizę. Pauza. Bo nie, mam jeszcze tematy do omówienia. Odcinek miałby się skończyć po 10 minutach. No chyba nie. Chyba jednak nie. Dobra, przewijamy to do tyłu. A w ogóle to zmienimy perspektywę na rzecz Raikkonenowej. Tu jest Kimi. Tu widzimy, że opony się przenikają. Okej, teraz cofamy to. I oglądamy z tej perspektywy. No i cholera wie, czy odpowiednią ilość miejsca mu zostawiłem. A tutaj podobna sytuacja do tej z Alonso i Sirotkinem, chociażby i Hulkenbergiem. No fajnie mnie skasowali, no czekajcie, wrócimy. Dobra, nie baw się DJ-a, kondiarz. Tym razem zostawię wam mnóstwo miejsca. Ale ten wyścig już zapowiada się na jakąś katastrofę, jeszcze chyba większą niż Monaco. Muszę zjechać wobec tego. Nie mam innej możliwości, muszę zjechać tym okrążeniem. Jedzie się fatalnie. Straciłem moją jedyną przewagę, jaką miałem na tym torze i nawet w drugim sektorze. Zobaczcie, co się dzieje. Może mogę sobie odpuścić to Grand Prix, poczekać, aż... Chociaż no, to się zdarza. Incydent wyścigowy, moim zdaniem. Miejsca było, powiedzmy, na styk. Raikkonen nie chciał jechać bezpośrednio przy bandzie, więc... Mówi się trudno. No, muszę zjechać tak czy siak, żeby wymieniono przednie skrzydło. Muszę się przed kwiatem bronić. Fajna sprawa. Mamy już jakiegoś kierowcę, to jest chyba Force India w boksie, a mnie tu czeka jeszcze na przedniego skrzydła. Także ten wyścig zamienia się z walki z Force Indią na walkę o jakiekolwiek punkty w tym wyścigu. Jeszcze na zużytym komplecie opon. W ogóle ostatnio sobie dużo pogrywam w Motorsport Manager i się zastanawiam, czy może jakiejś serii z tego nie zrobić, albo chociaż streama walnąć. Bo się wciągnąłem Motorsport Managera i sobie wgrałem tego moda na sezon 2018, więc no, czemu by nie? Tylko tak jak mówię, no teraz dopiero będę mieć trochę więcej czasu, to przysiądę i ponagrywam jakieś materiały w przód, czy też streamnę coś. Bo do F1 2018 jeszcze trochę czasu, chociaż i tak ta zapowiedź wydaje mi się dosyć późna. Pociśnijmy trochę więcej. No i słuchajcie, były jeszcze oczywiście testy, w
których Robert wypadł oczywiście bardzo solidnie, aczkolwiek wiecie, interpretowanie tych wyników to jest ciężka sprawa, bo Robert tak naprawdę założę się, że nie chodziło absolutnie o czasy, tylko o to, żeby okiełznać tego Williamsa, który absolutnie, tak jak Robert mówił, nie wiadomo w którą stronę skręci w danym zakręcie. No i założę się, że wszyscy będą wychwalać, o, Robert wykonał niesamowitą pracę i w ogóle fantastyczny jest ten człowiek, podziwiamy go za to, jak on dąży do powrotu do Formuły 1. To dajcie mu miejsce do ciężkiej cholery Williams. Przecież widzicie, co wasze ziomeczki robią za sterami tego bolidu. No absolutnie nic nie potrafią zrobić. I oczywiście moja tutaj prognoza się nie sprawdziła, bo myślałem, że Sirotkin będzie się spisywał lepiej od Strolla, ale jednak Stroll tam jakieś doświadczenie nabrał, choć i tak popełnia dziecinne błędy. Chociaż nie wiem, czy ja na miejscu Roberta chciałbym jeździć tym szrotem. O proszę, o wilku mowa. Chociaż tutaj jeszcze Williams nie ssał pały. Wolniej, Felipe, wolniej w tym. Już to jest wyjazdowe, no niech ci będzie. No tak, tak, jeszcze mi tutaj pomachaj swoim samochodem, żebym się wystraszył. O, już jeszcze się dotknęliśmy, też fajnie. Lubię się dotykać z kimś. Zauważyłem, Jeff, nie musisz mi tego mówić. Oczywiście kibice nie zawiedli. Zawsze dobrze jest zobaczyć polskie flagi. Ale sam wyścig w Hiszpanii, wiem, że dosyć późno, ale nie było okazji, żeby o tym porozmawiać, no to była nuda do kwadratu. Jak to w Hiszpanii bywa, nie? Ja jakoś nigdy nie lubiłem toru w Barcelonie, nie pałałem miłością, zresztą wy doskonale o tym wiecie, że nie pałałem miłością do tego toru chyba nigdy. Tak teraz się raczej tutaj nie zakocham. W Katalunii. O, proszę, rekord. W sektorze, fajnie. Dobrze, dobrze, Jeff, ja tutaj spokojnie pilnujemy sytuacji. Jeszcze przejdziemy chociaż prostą, na wzbogaconej. No ale sam wyścig, no ja nie wiem, co robią tam Ferrari, co oni sobie w ogóle myślą w tym sztabie. Dobrze, że oni nie siedzą w polityce albo nie trenują drużyny narodowej w piłkę nożną, bo przecież to by wszystkie mecze były przegrane, no tak? Tak zlamić, to trzeba naprawdę się postarać, żeby tak zlamić strategią. I to jeszcze na torze, w którym ciężko się wyprzedza, na którym się ciężko wyprzedza. Ferrari postanowiło oddać podium. Mieli drugie miejsce. Postanowili to wszystko oddać. No i słuchajcie, Ferrari niby ma samochód, który jest w stanie rywalizować z Mercedesem jak równy z równym, ale oni za każdym razem swoją strategiczną decyzją podcinają sobie własne skrzydła. Aż jestem zdziwiony, że Vettela szlak nie trafia, ale on jest jakoś bardzo mocno wychillowany w tym sezonie. Zresztą Hamilton też jakiś nie jest za bardzo agresywny w tym sezonie. Aczkolwiek tam coś słyszałem o jakichś skargach na Ferrari w kontekście chociażby tych lusterek. Zresztą te lusterka, które się pojawiły, to FIA chyba ich zakazała tak czy siak. Tych mocowań. Z tym się jednak nie spodobało. Coś jeszcze ciekawego w ogóle się wydarzyło w tym Grand Prix. Dany Rick, niezły dzik, to podzikował sobie trochę za wirtualnym samochodem bezpieczeństwa. Przekreślił sobie szansę na wyższe miejsce niż piąte. A mógł tam być gdzieś za Maxem. No, skopał sprawę naprawdę. Dany Rick, niezły dzik. W ogóle to nie było pokazywane na transmisji i się wszyscy dziwili, czy on ma takie słabe tempo, a się okazało, że on sobie piruety kręcił. No Max oczywiście nieźle sobie poradził w wyścigu, ale nie mogło zabraknąć jakiegoś przypału z jego strony. No i Mercedesy pokazały zaskakująco dobrą formę na tym torze i odstawiły Ferrarki. Nie byłoby może dubletu, gdyby tam Vettel jeszcze próbował ich przedzielić, bo jakoś się tam trzymał przed Bottasem. Sam Hamilton nie miał szans, ale przed Bottasem się trzymał.
No i jeszcze co nieco wypada powiedzieć o Grożanie, który ma paskudny sezon jak na razie, ale nie wyobrażam sobie, żeby ten człowiek punktów nie zdobył w tym sezonie. To jest tylko, wydaje mi się, że to jest kwestia czasu. Bo ma człowiek pecha, wydaje mi się też, że zbyt nerwowo i emocjonalnie podchodzi do tych wyścigów, bo za każdym razem widzimy go albo załamanego, albo jakiegoś mocno zestresowanego. Powinien tutaj wyluzować się. Zresztą widzimy, jaki Haas ma potencjał po Gnusmasenie, który czasami też wyłącza mózg na moment w trakcie trwania weekendu, ale no ale jednak potrafi wykrzesać z tego samochodu naprawdę dużo. Zresztą widzicie teraz, Gnusmasen jedzie przede mną, kiedy Haas 2.17 nie był może aż taki dobry, ale kurde, no, no naprawdę niezła konstrukcja Haasa. I walka o tą czwartą siłę Formuły 1 w tym sezonie, no ciężko powiedzieć, kto zgarnie ten cały tytuł Best of the Rest, bo to jest naprawdę prestiżowy tytuł dla prestiżowego zespołu, który oczywiście odstaje od wielkiej trójki, ale mimo wszystko no, ja nie wiem, kto będzie tym zespołem, ponieważ i Haas ma potencjał, i Renówka ładnie się rozwija. Tak samo McLaren, który wprowadził upgrade'y, również ma potencjał, żeby zająć to miejsce. Toro Rosso i Force India troszeczkę już słabiej, Sauber też. Nie dosłyszałem, o kogo chodzi z tym problemem, o kim tam Jeff mówi. Ale ten wyścig to na razie jest jakiś dramat, ja nie jestem w stanie się nawet pod DRS podczepić. Aczkolwiek my tu bardzo mocno odstajemy z mocą, tylko że no... Ja tu jeszcze miałem przygodę, a Ricardo... Ciekawa komenda, żeby zarządzać oponami. Rzadko mi takie coś Jeff mówi. W czym jest problem, Jeff? W niczym. Nie wiem, o co ci chodzi. W tym drugim sektorze muszę tutaj spróbować nadrobić. Chwycić się w DRS. Kurde, zabrakło chyba znowu troszkę. Także słuchajcie, w sierpniu przygotujcie się majstry na to, że Papaja wkroczy do akcji. Gdyż nawet oficjalny profil McLarena tak nazywa swój samochód. Także mieliśmy różowe pomywacze, tak teraz będzie po prostu Papaja. Nie wiem, czy nie puszczać za każdym razem tej całej piosenki z Papają. Czasem jest atak z przodu, Kevin Gnusmasen. Atakiren! Samochód Toro Rosso. Blokujcie się tutaj ostro, żebym ja się podłapał na DRS. Za kwiatem, no i nie ma DRS-u. Nie ma też za bardzo paliwa, żeby wykorzystać. Ale jestem dość blisko teraz. Manewrze kierowcy Haasa. No, odnośnie FNW 18 jestem dobrej myśli, ponieważ wiecie, jeżeli chodzi o same YouTube, dla mnie najważniejsza jest kariera. Aczkolwiek no, ligowego ścigania też trochę brakuje. Niemniej zobaczymy, czy uda mi się tutaj zweryfikować w najbliższym czasie. Może jak ta gra będzie w ogóle się prezentować, może się uda dostać do zamkniętej bety. Nie będę mógł wtedy podzielić się z wami informacjami, ale gdy tylko Codemasters na to pozwoli, to od razu wam powiem, jakie były moje wrażenia z tego. No i jeszcze fatalne wyjście. Ale powinienem mieć chociaż DRS tym razem aktywny na tym okrążeniu. Chociaż tyle dobrego. Aczkolwiek ten wyścig to jest katastrofa. To na danego Rika trzeba to zrobić.
No trochę przeoszczędziłem na częściach też tym Grand Prix. No. Stwierdziłem, że w Baku mogę spróbować tutaj jakoś pojechać na tych zdezelowanych częściach mojego samochodu. Bo chciałbym w Austrii jak najlepiej się pokazać, z jak najlepszej strony. W naszym domowym Grand Prix. Tam też przyjadą upgrade'y. Miejmy nadzieję, że one będą działać od razu, a nie, że przyjdzie inżynier. Sorry, ale mamy jakiś problem. Spróbujemy go zidentyfikować najszybciej jak się da, ale niestety części są chuja warte. Także bym chcieli jechać jeszcze na tych starych częściach. Więc tu pokładam duże nadzieje. Grand Prix Austrii. A tu mogę przecierpieć. No i patrzcie, no. W Monaku zdobył punkty, ale teraz w Baku za to nie zdobędzie punktów. Mimo tego już w pierwszym sezonie w Force India udało się punkty zdobyć. Jeszcze tu próbuję dorwać tego Hasa, ale to będzie łatwa sprawa. Jedno okrążenie, chociaż na wzbogaconej spróbujemy polecieć. Gdyby udało się ich dwóch wyprzedzić tam z przodu, bo tam jedzie drugie Toro Rosso. To może byśmy chociaż jeden punkcik zdobyli, ale to jest kurde wątpliwe. Wszystko. Tam Carlos. Nie ryzykuję na tych strefach do hamowania. Strasznie jest jak najwięcej dystansu odrobić. To wiem, że to nie zawsze się opłaca. Aczkolwiek teraz jest chyba dobrze. To bogate paliwo działa. Zbliżyłem się. Dobrze tylko przejechać zakręt śmierci. Złapię się, powinienem się złapać, jeżeli przejadę. Dobrze, wyjadę na tą krzywą prostą. Będzie ok. Czyli jeszcze jedno okrążenie. Nadziei na jakiś punkcik chociaż. Kurde, mam rywalizację z Kimim, ale nie powinien aż tyle punktów zdobyć, żeby mnie wyprzedzić. Żółta flaga, coś się podziało. Tylko, że przez to nie mogę wyprzedzać. Kurde, no jednego teraz potrzebuję tylko. Lekko zahaczył o bandę. Tego paliwa mi zabraknie. Muszę zaraz wyłączyć. Czy sobie zostawię może na ostatnią prostą. Ostre tutaj jest blokowanie kół przez Sainza. Teraz! To jest nasza szansa! Na punkty! I Magnussen się zagapił! Zbrodniarz Kondiana go wyprzedza! Jeszcze spróbujemy, może Sainza też się uda. Ależ wolno! W tej sekcji. Przejeżdża to Carlos Santana. To musi się... Nie! To musi się dokonać na DRS-ie. Zielonego pojęcia, czy mi tego paliwa starczy, czy nie, ale... Dość!
Dość mu! Jest! Przepraszam, że się prawie zżygałem na sam koniec. Proszę mi wybaczyć. Ale i tak fatalny wyścig, mimo wszystko. Zapomnijmy o nim. W Austrii wrócimy silniejsi, jak to mawia Virtus Pro. Na pewno stracę znowu prowadzenie w mistrzostwach. To jest więcej niż... Ależ tekstura na tym budynku, widzicie ją? Nawet w 14 były lepsze tekstury. Codemasters, błagam, zróbcie coś z grafiką. I w ogóle... Zróbcie troszeczkę może mniej taką jaskrawą. No już teraz to sobie mogę w sumie gdybać, jak oni już na finiszu mają pewnie pracę. Ale być może będzie też tak, że więcej niespodzianek do nas przygotują. Miejmy nadzieję pozytywnych w tym sezonie. Ależ się rozszaleli z tymi pucharami. Nie było tych cipnych pucharów praktycznie przez cały sezon, a teraz nagle dwa razy pod rząd? Dalej, pokażcie mi tą katastrofę w klasyfikacji generalnej. And now let's take a look at the driver standings. Valtteri Bottas takes over the lead of the drivers championship after an excellent result. Moving on to the driver of the day then. Anthony Davidson, who would you go for? Ranking. No i spadam sobie na trzecie miejsce. A Bottas liderem. Zara Hamilton jeszcze mnie tu. Nie. Pierwsza trójka chociaż musi być. Już w poprzednim sezonie, w ostatnim wyścigu straciłem miejsce na podium i nie zaproszono mnie na galę FIA. Teraz sobie nie dam tego odebrać. Mam nadzieję, że kolejne Grand Prix będą... No, powinny być, a przecież mamy Silverstone, powinien pasować pod naszą tutaj specyfikację samochodu i Austria. Chociaż Austria jest może trochę szybsza, ale upgrade'y są w drodze. Także tego właśnie, no, tego kolego i koleżanko. Słaby wyścig, słabo pojechałem, po części moja wina, przyznaję się, będzie lepiej w Austrii, taką mam nadzieję. Tymczasem ja za dzisiaj dziękuję bardzo serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych materiałach z ligi oraz z kariery. I może z Motorsport Manager. Trzymajcie się ciepło, cześć!